Marcin. Jest to Krzysztof, brawo, i teraz już przyszły weekend, 24-25 września, w arenie regionowej odbędzie się kolejna, szósta już edycja Mazowia Cup, turnieju rugby na wózkach. Na początek to miała być impreza, tak jak rozmawialiśmy przed chwilą, impreza towarzyska głównie dla Was, a teraz już się przerodziło w dużą międzynarodowy turniej. No tak, to już szósty rok z rzędu. Chcieliśmy zagrać na swoim podwórku, pokazać rodzinom, znajomym, jak gramy, czym się zajmujemy. A w tej chwili turniej Mazowia Cup, poza tym, że jest najlepszym turniejem tej rangi w Polsce i najlepiej organizowanym, przyciągającym maszę kibiców i zainteresowanie drużyn zagranicznych jest na tyle duże, że pierwszy raz w tym roku aż 5 drużyn z zagranicy nas odwiedzi. Niemcy i Czesi już byli u nas, natomiast Holandia, Finlandia i drużyna bardzo mocna z Wielkiej Brytanii przyjedzie, więc mam nadzieję, poziom będzie mega wysoki. My kiedyś jako najlepszy, najbardziej taki doświadczony klub w Polsce osiągnęliśmy już tutaj na naszym podwórku wszystko. I troszeczkę fundusze nie pozwalały, żeby jeździć za granicę, gdyż takie wyjazdy są drogie. Spróbowaliśmy, żeby zaprosić drużyny z zagranicy do nas, żeby zobaczyć, jak to się z nimi gra. No i faktycznie jest troszeczkę różnicy robi. Te drużyny są bardzo profesjonalnie przygotowane. Zresztą, co tu dużo mówić, no, my dążymy do tego, żeby nas postrzegano jako sportowców. Tam już jest to troszeczkę wyżej, na wyższym poziomie. W sobotę 24 września od godziny 9 do 18 zapraszamy na mecze eliminacyjne, grupowe, które wyłonią mecze półfinałowe, i od niedzieli od rana już mecze półfinałowe i potem 11:15 mecz o 5-6 miejsce, 13:40 mecz o 3-4 i wielki finał o 15 w niedzielę. Mam nadzieję, że te drużyny, które przyjadą w tym roku, pokażą naprawdę mega poziom, a dla kibiców, którzy przyjdą z Legionowa, mamy jeszcze dodatkowe fajne nagrody, bo arena ufundowała wyjściówki na karnety na sezon piłki ręcznej, piłki siatkowej i kabaret Smile, który też już tutaj niedługo, więc liczymy na to, że ta publiczność dopisze i będzie można wygrać fajne też nagrody. Właśnie, rugby na wózkach, co to za dyscyplina sportu, na czym ona polega? Rugby na wózkach jest dyscypliną paraolimpijską już od 2004 roku od Aten i stworzone jest dla zawodników z porażeniem minimum trzykończynowym, czyli ci, którzy byli za sprawni w koszykówce, nie mogli tam rywalizować, stworzyli sobie dyscyplinę sportu, żeby móc w jakiś sposób rywalizować między sobą. I oto powstało rugby na wózkach. Chodzi o to w skrócie, żeby przewieźć piłkę z jednego końca boiska na drugi, zdobywając punkt, i gra się tylko i wyłącznie wózkami. Blokuje, ucieka, zahacza, zderza. Bardzo widowiskowy i bardzo emocjonujący sport. Sport polega głównie na kontakcie wózkiem, bo kontakt cielesny jest zabraniony, nie możemy się tam uderzać, bić, łapać. Natomiast wózkiem możemy robić wszystko. No i te wózki muszą być tak przystosowane, żeby wytrzymywały uderzenia, upadki, zahaczenia. No naprawdę iskry idą. A dlaczego w ogóle wybraliście Legionowo Arenę Legionowo jako miejsce, gdzie ten turniej organizujecie? No to tak troszeczkę z przypadku, gdyż próbowaliśmy w Warszawie, problem był z halą, środki na zdobycie, na organizację takiego turnieju to są naprawdę bardzo, bardzo duże pieniążki, a pan prezydent Legionowa i Arena tutaj bardzo przychylnie do nas podeszli, stwierdzili, że jako współorganizator tak fajnej imprezy będą chcieli nam pomóc i możemy na tej hali tutaj to organizować. No i mam nadzieję, że tak się to będzie ciągnęło dalej.